Siemano wszystkim mistrzom. To jest kiosk ruchu, stary, jeszcze dach pisze. Jakby nie widać było, że tam jest dach. Dobra, jakaś muza elegancka, jest rejestrator mi. Ktoś tam wymusił, proszę bardzo. Rym, cym, cym. Nawet tam się coś stało? Naprawdę? Dobra, wrócimy do tego. Okej, okay. Powolutku, wyjeżdżamy ze stacji. Tutaj mamy przejazd na pasach. Nie było żadnego wymuszenia. A, na pasach wyprzedzał. A, wyprzedzanie na pasach. Aha, bo wyprzedzanie na pasach. Boże, nie wpadłem na to. Ja jestem dzisiaj jakiś przedwczorajszy. O Boże, przedwczorajszy ja. Oczywiście, że tak. Nie można z lewej strony, kiedy są pasy. Mimo, że jest to strona... Wiecie o co chodzi? Możesz sobie przejechać, ale nie wyprzedzić poprzedzającego samochód od lewej strony. A samochód po prawej. Masakra. Oczywiście, że tak. Dobra. Ci tam przejechali na późnym pomarańczowym. Tutaj kolega już... Aj, za karę. Zatkało blukura kao. Tak to jest, jak się spieszy. A, to jest Przemek. No. I tam... A ten jedzie dalej, normalnie tam było zielone, ta insygnia tam pruje. Co za świry. Pozdrawiamy ze StopHama oczywiście, że tak, kierunek rozrywka. Zobaczmy oczywiście i Cezary Pazura, w jakim kierunku pojedzie... Kto? Ten autobus jedzie dobrze. Nie popełnił żadnego błędu. Tu też żadnego błędu. I tu również żadnego. O, ograniczenie do 30. Teraz ty będziesz chciał wyminąć, a tam policja prawdopodobnie. I love you, baby. Oczywiście, że tak. Wyprzedzanie autobusu na podwójnej ciągłej. Troszeczkę pechowo, przyjacielu. Przyjmij ten mandat. Mam nadzieję, 2020... Pierwszy rok, 22 marca, to jeszcze na starych zasadach. To jeszcze na starych zasadach. To te mandaty nie były takie duże. No, ze 200. I gościu sobie na bus, taksi przejeździe normalnie jechał samochodem. No, no. Kara, jak wiemy, kary nie mam pojęcia, bo to tylko w większych miastach. To jeszcze było pomarańczowe. No nie, no tutaj... Zblokowałem skrzyżowanie. O, jednak nie. Ej, no czerwony miałeś, ty... Oho! Oj. Szybciuteńko! Oni Skodą czy czym? A, z tyłu! Wyjadę... Oczywiście, że tak. Takim samochodem! Takim autem! Niesamowite. Record video, ja ci dam record video. A, bo record video i pewnie nagrywa, zapisuje gdzieś tam do jakiegoś czasu. Nie mam tego mi, więc nie wiem do końca, jak to działa. Dobra, policja. A, ten tam przeciął na czerwonym. Oczywiście, że tak. Gdzie po pasach? Ja wiem, że na sygnale, ale można było to zrobić kulturalnie. No miał taki samochód, że raczej by nie odjechał. Co robisz, dziadu? Co ty robisz, dziadu? Co ty robisz, dziadu? Wsiadam do Merca? Czy to był Kizo? Czy tam na słuchawkach Kizo normalnie jakiś prawilniaczek sobie jedzie? A i policja dopiero teraz. Nieźle. Sayonara. No. Ale jak w porę. Właśnie o tym mówiłem, jak w porę. No, czyli trochę dość późno. Teraz gdzie tu się zatrzymać? Czy na chodniku? Jak jesteś zatrzymywany przez policję, a chcesz wjechać na chodnik? Ale ona chyba nie kuma, że to... Nie wiadomo, a ona nie kuma, że to do niej, czyli ona stoi i mówi, o co chodzi. Patrz, policja ją zatrzymuje, a ta... O, zakumała. Czy pojedzie prosto? Nigdy w życiu nie czekałem tak na mandat, muzyka w tle. Czy to jest jakiś ciekawy przypadek? Widocznie tak miało być. No, mówię, na razie ludzie, no 4 na 10. W dwóch czy trzech sytuacjach nawet nie zorientowałem się, o co chodzi, ale wiecie, to trzeba być na bieżąco w temacie.
Dobra, ten jedzie za szybko chyba. O, jest policjant. O, jest policja. A, po lewej stronie? Oczywiście chyba. Nie, to nie może być samochód policyjny. Tam gdzieś zatrzymuje policję. Panie, gdzie to zmienić? A, tu po prawej. Nie, to rowerzysta. A tu na skrzyżowaniu! Kuźwa, jeszcze nigdy. Nigdy tak policjanta nie szukałem. Jak teraz. Słuchajcie, rozejrzałem się wszędzie. Widziałem wszystkich ludzi, tylko nie policję. Bez kitu. Dobra, no, trochę przekroczone. Mam nadzieję, że mówię. Na starych zasadach to wiecie, to będą ceny zdecydowanie niższe. A tam co? Tam, przepraszam, co się dzieje? Czy ona też powiedziała, co tam się dzieje? Oho, i co? I warto było szaleć tak przez całe życie? Skodą? Oktawią w kombiku? Zajechać drogę? Patrzcie, ci za nimi jadą, a tamten pewnie dalej jedzie, nie ogarnia. Kolejny raz, że to do niego. Co to za outlet grafika? W jakim mieście to się znajduje? Bo ja nie w temacie. Okej, czyli zatrzymany po prostu, instant karma. No dobrze, fitness to zdrowie, pamiętajcie o tym. Banery reklamowe podobno nie kłamią, oczywiście nie wszystkie. 18.38, 11 stycznia 2022, czyli jeszcze stare zasady. Na czerwonym ktoś tam śmignie, kogoś będzie korciło. Oczywiście, że... A, tam jeden kolega... No dla mnie późne pomarańczowe, panie władzo. Ja bym tu troszeczkę polemizował. Późne pomarańczowe, już takie wchodzące w bordo, ale jeszcze nie czerwone. To w sumie bordo by było ciemniejsze od tego czerwonego, nieważne. Takie już po prostu zgniła pomarańcza światło, wiesz o co chodzi, takie było. Ja bym zaufał, ale nigdy nie wiesz. A ci go tam wyprzedzają, to jest podwójna ciągła też i oni normalnie go wymijają. Czy nie, nie można było wyprzedzać, dobra. Tak jakby policja zatrzymała trzech naraz, które porąbana akcja, że każdy robi ten sam błąd. Pomarańczowe... A ten sobie pojechał. No już by... O, jeszcze tak... I taksóweczka, a ci sobie poczekali. Panie taksówkarzu. No nie wiem, czy jest się z czego śmiać. Panie Marku. Brawo. Czyli wyśmiany w odpowiedni sposób. No tak cieszyć się nieszczęściem innym, panie Marku, bo to było podpisane tam jako pan Marek, to chyba troszeczkę za dużo. Dobra, ten tu już na czerwonym dawno. Proszę bardzo, proszę zjechać. To będzie 6000 zł i 250 punktów karnych. Nie będzie pan mógł jeździć. To jest, jak jest zabranie prawka na 2 lata, to by było 20, 40 lat dożywocie. Ło! Fotoradar jak go dziabnął. Bez kitu. Tutaj jesteśmy na przejeździe. Ten skręca w lewo. Taki manewr można było wykonać, ale... Ale chyba nie z takim ścięciem. Chyba nie z takim ścięciem. A to ciekawe, czy tu chodziło o to, że w momencie zamkniętego przejazdu kolejowego on nie może wykonać takiego manewru? Czy raczej faktycznie o to, że on po prostu ścina? Chyba za ścięcie. Świateł tam jako takich nie widzę. Ciężko powiedzieć, możecie napisać w komentarzach. Może to być po prostu za ścięcie zakrętu? Ja wiem. Czy ścięcie zakrętu przez pasy to jeszcze w ogóle jeszcze bardziej porąbane. Dobra, tam policja nie na sygnale. Ale sobie gdzieś tam jedzie, coś tam robi. Ten skręca w prawo. Z lewej jakiś samochód przecina. O Jezu, przecina policję? No co za kretino Tarantino? To trzeba naprawić. Start recording video, oczywiście. Że tak, to trzeba o tym pamiętać, oczywiście. Jak wiesz, na co dzień masz do czynienia z kamerkami. Proszę bardzo, jakie piękne 1500. O, 1500. Nowe przepisy, oczywiście, że tak. 1500... A, to była prywatna rozmowa. Dlaczego ona została wyciszona z kimś? Ta instant karma nastąpi za chwilę, ponieważ policja prawdopodobnie go złapa. Halo? Halo? Rozładowały mi się słuchawki. No tak się bawić nie będziemy. Niech będzie, że działa. Działa! Dajcie na stop hama, oczywiście, że tak. 1500 zł przy nowych przepisach, oczywiście. Czy oni go złapali, zajeżdżają mu drogę? O ile go złapią. Zobaczcie, oni prują. Oni tam naprawdę jadą bardzo szybko. I chyba jest zatrzymany. Oczywiście, że tak. I zobaczcie, ile czasu to zajęło. To jak on, jak ten gościu, który miał być zatrzymany, on musiał pruć. Normalnie musiał pruć. No i dobra. Wszyscy ten, wszystko wiadome. Białe Audi za karę, za zapierdzielanie. Witamy w Krakowie. I to przed Krakowem. On już był w domu, on już był w domu. Cholera, dobra, 46 na godzinę na 50 prawdopodobnie. Tu będzie jakieś wyprzedzanie. Obstawiam od lewej. Okej. Okay. Czyli on jechał około 70-80. Jeżeli droga to była 50,
No to można puścić znaną wszystkim piosenkę Fuck the Police, Come Straight for the Underground. No, ale... A, już został złapany. Za szybko, czyli pewnie 70-80, jak to była 50 i przekroczyło 30, to przy nowych przepisach 800 zł mandatu. I chyba 6 punktów, czy 8 punktów, porąbana sprawa. Także uważajcie, jak jeździcie, jeżeli są tu wśród was kierowcy, no to wiecie. Na chillauciku, dobra. Instant karma, ciąg dalszy, proszę bardzo. Ten tutaj z jakąś prędkością jednostajną, prostoautową się porusza. Spokojnie, ten go nagrywa z tyłu, wiadomo. Na luzaczku, ale przepraszam bardzo. Ale przepraszam bardzo. A za co ten pan jest zatrzymany? Czy on w jakiś nie... Start recording. Zobaczcie, jak Janusza od razu kamerę odpalają. I rura, żeby tylko to nagrać. Wiecie, o co chodzi. A tam było jakby pierwszeństwo przejazdu. Czyli on może skręcać do lewej spokojnie. A te... A co? To było wymuszenie. Ja wiem, czy to było wymuszenie. No ale co? Ograniczenie do 60. Ten tam popierdzielał i to fest. A, czyli jest złamana większa ilość przepisów przez pana w Polsce. No i dobra, panie w Polsce. Kto bogatemu zabroni dostawać mandaty? Także na szczęście tylko ten kierowca. Ten może sobie jechać dalej. Przepraszam, panie władzo, proszę sprawdzić trzeźwość tej kierującej. Dwóm samochodom wymusiła. Jaki prawilniak! Bogdan Jerzy Prawilny znalazł się za kierownicą samochodu i chciał... Masz zamiaru się smucić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Oczywiście, że tak. A ten jak tu? Ten, co rżnął po lewym pasie. Oj, no to troszkę pojadą do przodu i oczywiście policja na pewno to zauważy. Już widzimy, że wszystko jest przyspieszone. Także zobacz, jak się zmieścił przed końcem ronda. Przecież to auto więcej niż po, te, co jechało z tyłu, nie jechało. Ale dramat, oczywiście, że policja go zatrzyma. Tu nie ma o czym mówić. Patrz, a on jedzie dalej. On mówi, ja nie wiem, czy to do mnie. Zjedź na Orlen, mordo, udawaj, że będziesz tankował. Tyle pozostaje. Proszę pana, skąd wiesz, że to jechał pan? Czy ty zauważyłeś? Okej, okay, czyli zatrzymany za Orlenem. Może po hot dogu i jakoś się dogadamy z państwem władzą. Z panoma władzą, z panami władzą, z władzy. Dobra, co tu będzie? Będzie jakiś zakręt? Oczywiście, że tak, na prawo, na Kaufland, normalnie na zakupy. Te record video. Record video? Hej, Mercedes, record video. Czy Mercedes nagrywa? Ten musiałby mieć pasy. Nie masz pasów? Czy już zapina pas? Ty też zjeżdżasz? Za co? Za brak pasów? Nie no, mam nadzieję, że to nie dotyczyło ciebie. No dobra, tu mamy gościa w Stelvio, który pewnie wykurzy i to nieźle, albo jeszcze może na czerwony. Policja stoi za samochodem dostawczym. Więc jakby cała sprawa, WK, warszawski koks, czyżby, nie, oczywiście to jest WK, prawda, WW Warszawa, WD też Warszawa, SWD, Śląsk Wodzisław, Wrocław, DW, chyba DW, nie? Dolnośląskie Wrocław. Dobra, no i co? Przepraszam, a za co? Bo ja, a ten miał, a, bo on też skręcał na lewo. I poczekał na gościa, żeby Stelvio go puścił, a nie mógł wykonać takiego manewru. O Jezu, no to nawet nie jest instant karma, to już jest czepianie się szczegółów. Wydaje mi się, że to nie był na tyle szkodliwy czyn. Ja bym mandatu za to raczej nie przyjął. To znaczy poszedłbym z tym do sądu i jakoś uzasadnił, że w żaden sposób nie wymusiłem tego pierwszeństwa jakby na Alfa Romeo. To jest kontrowersyjna sprawa. Oczywiście prawo złamał, ale o, proszę bardzo, nawet nie podwójna ciągła, tylko zakaz wyprzedzania od prawej strony, a już policja za nim pruje, prawda? Oczywiście, że tak, no oni są pochowani w tych kijach. No niesamowite. Znaczy, najgorzej to i tak jest trafić na tajniaków, bo tajniacy, wiecie, oni mają tam swoje sposoby i tak dalej, zjechali na Berłek i Gostomie, lewo i prawo, nie wiem co to za... Chociaż Gostomia to jest taka miejscowość w województwie opolskim. Coś kojarzę. Chyba nazywa się Simsdorf na niemieckie nawet. No nieważne, gmina, nie zdążyłem przeczytać, dobra. Oj, złe wyprzedzanie, bo ten sam... Oj. To był błąd. Jedź, mordo! Uciekaj! Pa, jak zjechał na... A, to oni go złapali na Orlenie. Myślałem, że zjechał też na Orlen na hot doga. Dzień dobry, panie kierowco. Instant karma. Dobrze mieć to nagrane. A tutaj przed wami, moi drodzy... Seat, Cupra, oczywiście, że Cupra, prawdopodobnie, no nie będę strzelał, kurde, nie pamiętam teraz, jak to z Cuprami, czy to jest Cupra policyjna,
Czy to jest Cupra? No tego się nikt nie spodziewał. I hiszpańskiej inkwizycji. Skąd oni dostali prywaciarze, w sensie taką piękną Cuprę? I jeszcze zjechali na galerię handlową normalnie, na quesadillas z KFC. Tam nie ma quesadilli w KFC, w sensie tam jest tylko curito. Chodziło mi o curito. No dobra, jeżeli chcecie więcej, Stop Hama, ten tu driftem wchodzi. I można powiedzieć, że to było dość przypadkowe. To nie znaczy, że on po prostu zarzuca go. Policja oczywiście ma prawo dać mu mandat prawdopodobnie za niewłaściwe opony, bo może jedzie na letnich, albo te zimowe, na których jedzie, są już tak zużyte, a policja sobie czekała. Proszę bardzo, specjalnie na rondzie czekaliśmy na kierowców BMW, żeby ich łapać tutaj za różne drifty. Czy oni jeszcze zastanawiali się, czy podjąć decyzję o zatrzymaniu go? Chyba zanim pojadą. Na pewno sprawdzenie stanu trzeźwości może, no bo wiecie, do czegoś muszą się dowalić. No i opon, w sensie bieżnika. Także ta policja prawdopodobnie postanawia, albo kierowca jest pijany, i to fest pijany, bo nie jedzie za dobrze. On po prostu nie jechał za dobrze. Ode mnie to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego Stop